Witamy wszystkich. Witamy wszystkich. Jak w większości przed naszymi kamerami, to po ciężkim dniu. Wczoraj też taki był, ale był bardzo owocny. Chcielibyśmy tutaj już z tego miejsca podziękować DJ-owi Adamo wraz z jego żoną za przygotowanie, świetna oprawa naszej licytacji dla Marcina, która wczoraj się odbyła w jego studiu. Wszystkim widzom kanału Na Maxa TV, którzy tak naprawdę mocno wspierali całą akcję wczoraj. Wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji pomocy na postaci licytowania rzeczy i to, co się tam działo, to przeszło najśmielsze oczekiwania. To na pewno. Nie zakładaliśmy, że aż tak się to skończy, że aż w taki sposób ludzie podejdą do tej pomocy. Wszystkim chcieliśmy też podziękować wszystkim sponsorom, którzy podarowali vouchery, różne nagrody. Dzisiaj już tu siedzimy i gdzieś szykujemy wszystko do wysyłek, do tych, którzy zakupili i nie odebrali jeszcze sobie tych towarów. To już tutaj gdzieś ogarniamy tematy, żeby to wszystko jak najszybciej dotarło do Was. Chcieliśmy też podziękować wszystkim dla grupy Karpio Holiku. Tak. Którzy też tam z nami wczoraj byli na tej licytacji. Chcieliśmy podziękować naszym dziewczynom, które nam teraz statystują z tyłu i pracują jako statywy. Dziewczyny, dziękuję. I co, Mateusz, no my tutaj szykujemy dzisiaj... No głównie bony zostały, nie? Bony i zegarek z takich rzeczy. My ogarniamy faktycznie według listy to, co się sprzedało, to, co jeszcze zostało. Dzisiaj zostanie jakby odświeżone wszystko na grupie. Pojawi się to dzisiaj, nie? Na grupie licytacja dla Marcina. Na grupie licytacja dla Marcina pojawią się wszystkie rzeczy, te, które zostały do wylicytowania. I słuchajcie, dalej możecie licytować i kupować te towary do końca roku. Myślę, że tutaj żaden ze sponsorów nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli to troszeczkę gdzieś ta akcja się wydłuży. Bo umówmy się, że dużo mieliśmy wczoraj sprzedaży, ale dla ludzi, którzy nie są ze Śląska i dla nich jakby te vouchery nie miały większej wartości, bo po prostu dużo ludzi z Polski, nie? Dokładnie. Nie teraz liczymy na lokalną społeczność, która chciałaby wesprzeć Marcina. Słuchajcie, są bony do fryzjera, są vouchery do kosmetyczek, są vouchery na solarium. Psi fryzjer jeszcze, też tam dużo ludzi pytało, jest zostało. Voucher do sklepu z odzieżą damską. Szkoła jazdy, są jeszcze vouchery. Fotograf. Tak, są jeszcze vouchery na wędliny swojskiego wyboru wędzone. Fotograf. I konie, trzeba o koniach jeszcze powiedzieć. Konie, słuchajcie, pomimo tego, że vouchery wczoraj się sprzedały, zostały nam jeszcze wolne miejsca. Vouchery jakby coś dodrukujemy, z tym nie ma problemów, można pisać, rezerwować na razie, że tak powiem słownie, a jeżeli ktoś zakupi, to my doślemy, czy przygotujemy ten voucher. Także miejsce na konie jeszcze mamy dość sporo. Mamy tutaj trochę rzeczy jeszcze do sprzedania, trochę kasy jeszcze by wpłynęło do Marcina, jakby przybliżyło nas już bardziej do tego wózka, więc bardzo Wam dziękujemy wczoraj za wsparcie, za świetną zabawę. Czekamy na odzew. Cały czas funkcjonuje zrzutka do Marcina z tym, co nazbieraliśmy wczoraj. To jeszcze nie zostało zaktualizowane, bo trzeba zrobić kilka przelewów z donate'ów na zrzutkę, ale już mamy około 20 tysięcy, ponad 16,5. Tak, no to spokojnie ponad 20 tysięcy mamy, także trochę nam jeszcze brakuje, ale tak jak mówię, my się nie zatrzymujemy, walczymy. Dzisiaj jeszcze trochę pracy, szykujemy to wszystko dla Was, także jeszcze raz bardzo Wam mocno dziękujemy. Super impreza, do zobaczenia. Czekajcie na nowe info, co robimy dalej, bo się nie zatrzymujemy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy, hej.